porozmawiamy sobie na temat pewnego raportu, który pokazuje, że jest źle i będzie gorzej. 18% podejrzewa, że może mieć depresję. To bardzo mocno płynie na cały zespół i no nie jesteście w stanie przede wszystkim nikomu pomóc, ani nikogo nawet wesprzeć jakkolwiek, kiedy no z wami jest źle. A jak wiemy, z wypaleniem zawodowym nie ma żartów i może ono dotknąć każdego. Ale jeżeli widzisz u kogoś właśnie, że ktoś przychodzi z potargany, nieuczesany, z tłustymi włosami, nie mył się od tygodnia, to znaczy, że no tutaj siebie zaniedbuje, to znaczy, że coś tutaj jest nie tak. Prawie wszyscy mają jakieś problemy z tym związane. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat pewnego raportu, który pokazuje, że jest źle i będzie gorzej, bo obecnie praktycznie chyba każde medium w internecie i każda konferencja nie może się obyć bez tematu wypalenia zawodowego i depresji. Tutaj odnosimy się do najnowszego raportu przygotowanego przez Just Join IT i Twój psycholog. Z kim się nie spotykamy, to jest to temat numer jeden. Oczywiście damy Wam linka do tego raportu, żebyście mogli się zapoznać z tymi informacjami. Ten raport skupiał się na ocenie zdrowia psychicznego przez pracowników w IT. Czyli akurat to jest bardzo fajnie, bo to jest tak bardzo wąsko sprofilowane na naszą branżę. Wzięło w tym udział ponad 1700 osób, w związku z tym sporo. Ten raport jest oczywiście dosyć obszerny, ale takie kluczowe informacje, które zwracają uwagę, to to, że większość pracowników w IT ocenia swoje zdrowie psychiczne, że jest słabo, bardzo słabo, że jest pogorszone, bo prawie 67%, znacząca większość. Druga taka wartość, która jest bardzo wysoka, to według tego badania 70% pracowników w branży IT odczuwa w różnym stopniu wypalenie zawodowe. To jest ogromna liczba, a jak wiemy, z wypaleniem zawodowym nie ma żartów i może ono dotknąć każdego. Tutaj zachęcamy Was do tego, żeby obejrzeć nasz wywiad z Olą Kunysz, która bardzo szczegółowo o tym opowiadała i bardzo obszernie. Jeżeli chcecie trochę więcej się dowiedzieć o tym, co to jest to wypalenie zawodowe i kogo dotyka, to jest właśnie ten odcinek, z którym powinniście się zapoznać. I to jest bardzo dużo, 70%. A dodatkowo jeszcze 18% podejrzewa, że może mieć depresję. 11% zmaga się z depresją. Twierdzą, że mają depresję i to jest zdiagnozowane. I 10% przyznaje, że miewa stany lękowe. No to jest ogromna skala tego zjawiska i bardzo wiele osób to dotyczy. Jaką można wysnuć konkluzję? No taką, że większość osób w waszych zespołach ma jakieś problemy właśnie na tle samopoczucia czy zdrowia psychicznego. Także sorry, ale już was ten temat nie ominie. Jeżeli myśleliście, że no was to nie dotyczy, waszych zespołów to nie dotyczy, no to niestety są duże szanse, że jednak was to dotyczy. I co najważniejsze, warto tutaj zacząć od siebie, od takiej świadomości samego siebie, ponieważ jeżeli to wy będziecie, jak wy jako liderzy, albo wy jako kluczowi członkowie zespołu będziecie wypaleni, czy was będą dotyczyć stany depresyjne, to bardzo mocno płynie na cały zespół i no nie jesteście w stanie przede wszystkim nikomu pomóc, ani nikogo nawet wesprzeć jakkolwiek, kiedy no z wami jest źle. Ten sposób radzenia sobie i pomagania innym członkom naszych zespołów w tej sytuacji takiej psychicznej, cięższej, to jest coś, co no to oczywiście jest bardzo obszerny materiał i jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będziemy mieli pozytywny odzew na ten odcinek, to nagramy taki długi odcinek, chociaż Paweł wydaje mi się, że będziemy musieli się do tego bardzo, bardzo solidnie przygotować, bo to nie jest łatwa działka. Natomiast jest kilka kwestii, które moim zdaniem możemy Wam powiedzieć teraz, jak w ogóle podejść do tego problemu. Pierwsza rzecz to, teraz już wiedząc o tym raporcie, możecie się tego spodziewać, powinniście się tego spodziewać. Statystycznie to się dzieje w Waszym zespole, więc no, nie możecie być, nie unikniecie tego, nie możecie być zaskoczeni. Ale w ogóle jak dowiedzieć się, jak zidentyfikować to, że no, są u Was osoby, które mają jakieś problemy,
i w jaki sposób im pomóc. Pierwsza rzecz to jest to, że wiadomo, jeżeli nie będziecie mieli zaufania w zespole i takiego bezpieczeństwa psychicznego, o którym też rozmawialiśmy niedawno, to no nie ma szansy, żeby ktoś wam powiedział o tym, że zmaga się z jakimiś problemami. Po prostu będą sobie trochę gorzej radzić w swojej pracy, trochę gorzej osiągać niższe wyniki, ale prawdopodobnie nie dowiecie się, z czego to wynika, jaka jest tego przyczyna. Więc to jest jedna rzecz, która powinna leżeć zawsze u podstaw, czyli budowanie tego bezpieczeństwa psychicznego w zespole, ale również tego zaufania w relacji jeden do jednego z waszymi członkami waszego zespołu. Dobra, no to jak to rozpoznać? Czyli przede wszystkim zwracaj uwagę na swoich ludzi i na zmiany w ich zachowaniach. To tutaj jest taki plus, że no, nasz mózg w taki sposób funkcjonuje, że jesteśmy automatycznie jakby zaprogramowani pod wyszukiwanie takich pewnych zmian we wzorcach i mieliśmy jakiś czas temu świetne szkolenie na ten temat, gdzie pokazali nam, że takie nawet małe szczegóły, jak na przykład przy pracy zdalnej, no to wiadomo, fajnie, żeby te kamery były włączone, żeby można było widzieć tego człowieka, a nie, że ktoś siedzi w gaciach cały dzień, no bo to też może sugerować, że coś jest nie tak. Ale jeżeli widzisz u kogoś właśnie, że ktoś przychodzi z potargany, nieuczesany, z tłustymi włosami, nie mył się od tygodnia, to znaczy, że no, tutaj siebie zaniedbuje, to znaczy, że coś tutaj jest nie tak. Dokładnie tak samo, kiedy widzisz, że osoba, która jest skrajnie normalnie ekstrawertyczna, nagle zaczyna się wycofywać i chować się w kąt, zaczyna się kulić, to też może być bardzo dobry sygnał. I na odwrót, jeżeli osoba, która jest introwertyczna, i to może być takie dość nieintuicyjne, osoba, która jest z natury introwertyczna, wycofana, kiedy zaczyna być taka ekstrawertyczna, zaczyna dużo gadać, dużo się, mocno się cieszyć, to również warto się zastanowić, czy wszystko gra, czy wszystko jest ok, bo takie sytuacje, takie jakby skrajne zmiany mogą sugerować, że tutaj na tym polu psychicznym coś jest nie tak i nie można tego ignorować. To, że nerd zaczyna być aktywny i dużo gadać i skakać i się cieszyć, w skrajnych wypadkach też może oznaczać, że już się pogodził z tym, że no, czas się pożegnać z tym światem, więc uważajcie na to zdecydowanie i obserwujcie. Dobrze, jak sobie radzić z takimi sytuacjami, oprócz tego, żeby nie panikować? Moim zdaniem najważniejsza porada to jest taka, żeby być autentycznym, czyli żeby nie, wiecie, nie zamykać się, nie jakoś spinać, nie uciekać przed tym, tylko jeżeli ktoś wam mówi, że zmaga się z jakimiś problemami, no to żeby podejść do takiej osoby jak do człowieka, żeby się zorientować, czy ta osoba otrzymuje wsparcie, czy ma jakąś pomoc. I tu jest ważne coś, co musimy sobie uświadamiać, bo czasami tak automatycznie wchodzimy w tę rolę, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wsparcie, za w cudzysłowie naprawienie tej osoby. Nie, my nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy terapeutami i nie mamy kompetencji, żeby pomagać takiej osobie w taki sposób, żeby sobie poradziła ze swoimi problemami. Więc naszym zadaniem jest to tylko upewnić się, czy ewentualnie zasugerować, jeżeli mamy taki poziom zaufania i relacji, że no może poszukaj jakiegoś wsparcia specjalisty. W niektórych firmach, tak jak u nas na przykład, mamy taki program, że pracownicy mogą się zgłosić anonimowo do psychologów, którzy są na telefon i pomagają w różnych kwestiach. Firma to dostarcza, ale oczywiście nie mamy żadnych informacji na temat co, kto, jak, z jakim problemem się zwrócił i tak dalej. Więc jeżeli dobrze by było, żebyście sobie się zorientowali, czy u was w firmie też są takie programy. Pamiętajcie, że waszym zadaniem jest to, żeby ten zespół dobrze pracował, więc waszym zadaniem jest upewnienie się, że ta osoba otrzymuje specjalistyczną pomoc, ale nie to, żebyście wy ją naprawiali, wy jej udzielali tej pomocy bezpośrednio, chociaż możecie dostosować, na przykład ktoś ma trudniejszy okres w życiu, no to trochę tej osobie poluzować obowiązki przez, nie wiem, jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Czy inaczej podejść do rozwoju takiej osoby. Mówiliśmy o tym w odcinku, że nie każdy musi się rozwijać i nie jest to obowiązkowe przez cały czas. Podsumowując, sprawa zdrowia psychicznego to jest coś, co jest problemem, wyzwaniem w naszej branży zdecydowanie. Prawie wszyscy, można tak powiedzieć, prawie wszyscy mają jakieś problemy z tym związane. Wypalenie zawodowe, depresja, jakieś stany lękowe, obniżone samopoczucie. Więc nie uciekniemy przed tym. Musimy się do tego przygotowywać. Musimy nabierać narzędzi. Wiecie co, może umówmy się tak. Przejrzyjcie sobie ten raport. Jest on bardzo ciekawy, ma dużo ważnych informacji.
I dajcie nam znać, czy jesteście zainteresowani, żebyśmy nagrali długi odcinek, w którym przedstawimy konkretne metody, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Oczywiście no, nie będzie to coś, co weźmiemy z głowy, tylko przygotujemy to w oparciu o naszą współpracę z osobami, które są specjalistami w tej dziedzinie. Jeżeli chcecie, to nagramy taki długi odcinek. Dajcie znać w komentarzach, w mailach, czy w jakikolwiek inny sposób i wtedy na pewno coś takiego przygotujemy. Dokładnie tak i nie lekceważcie problemu, bo już lekceważyć go dalej nie można. Także dbajcie o siebie, dbajcie o swoich ludzi i trzymajcie się. Widzimy się w najbliższy wtorek już standardowo o 8:00. Cześć, do usłyszenia.